Przepływ informacji w działalności podziemnej był kluczowy, prawda? No bo komuna wiadomo, próbowała nas raz otumanić, oszukać, propaganda funkcjonowała non-stop, więc wmawiano nam różne rzeczy, oczywiście nam, społeczeństwu, prawda? Wszystkim wmawiano, że tak powiem, co, nie trzeba o tym mówić, cała ta, że tak powiem, nowomowa komunistyczna, że tak powiem, trzeba było się temu jakoś przeciwstawić, więc ten przepływ informacji, ta prasa podziemna, prasa począwszy od jakichś, powiedzmy sobie, periodyków, tygodniki, prawda, jak Głos Śląsko-Dąbrowski czy Tygodnik Mazowsze, prawda, które jakoś ukazywały się, bym powiedział, w miarę regularnie, tak, różnie to bywało, w miarę regularnie. Była masę periodyków takich, bym powiedział, no, masę tej bibuły było jednak. I to trzeba było jakoś, powiedział, no, z tym docierać do ludzi, prawda. No. Mnie się strasznie podobały akcje właśnie takie na dole z rozprowadzaniem właśnie tych czasopism. Myśmy oczywiście później utworzyli na Andaluzji ten nasz taki, bym powiedział, nazwijmy to, organ prasowy, tak, czy nasze sprawy. Taką po prostu kasetkę pisaną na maszynie. Czasem to była rozkładówka, że tak powiem. A czasem może trochę tego było więcej, ale na tyle, na ile było nas wtedy stać, próbowaliśmy z tymi informacjami, jakby kopalnianymi, dotrzeć do załogi i rozprowadzać oczywiście całą tą prasę, że tak powiem, no i ogólnopolską, i naszą śląską tutaj, prawda, więc te akcje związane z wożeniem bibuły na dół, z rozprowadzaniem jej po dole, to dla mnie było to naprawdę coś niesamowitego, tak. To była taka fantastyczna robota, gdzie można było i z ludźmi porozmawiać, tak, i gdzieś tam zostawiać tą bibułę w różnego rodzaju miejscach, których wiedziałem, że ona się tam dostanie do rąk ludzi. I to była taka organiczna praca non-stop i ta prasa była niesamowicie ważna i ta współpraca tutaj z komisją w regionie, prawda, pamiętam, kolega z Woździaka i współpracę z nim. Myślę, że warte podkreślenia, jeżeli chodzi o naszą kopalnianą prasę, był taki, bym powiedział, bodaj jeden z ostatnich numerów, że tak powiem, tych naszych spraw, bo sprawa, bym powiedział, była niesamowita. No, ja się za nią wziąłem jako człowiek, który już wtedy miał dość dobrą orientację, jak wyglądają, że tak powiem, sprawy, szczególnie pożarów na dole. Doszło do wybuchu gazów pożarowych wtedy na kopalni Andaluzja, to był 89 rok bodajże, czy 8, już teraz nie pamiętam, być może 8, bo to było właśnie w trakcie tych strajków. Doszło do wybuchu gazów pożarowych, nie będę tłumaczył dlaczego, co i jak, fachowcy wiedzą, w jakich okolicznościach dochodzi do takich wybuchów. Natomiast sytuacja mi bardzo przypominała też te dzisiejsze jakby wydarzenia tutaj na kopalni Mysłowice i tak dalej, sobie to wtedy wyobrażałem, bo ja tam wtedy zostało u nas poparzonych czterech górników, ja jeździłem i robiłem z nimi wywiady, że tak powiem, w szpitalu, tak. Nie byli tak mocno poturbowani jak tutaj aktualnie, ale pamiętam, że byli też, twarze mieli mocno, mocno takie poparzone, poturbowane. A ja robiłem wywiad, jakby chcąc dociec, jak doszło do tego pożaru i na ile, bym powiedział, była to ewidentna wina nadzoru i ludzi, którzy decydowali o tym, że tych ludzi w tym momencie tam posyłali, prawda? I to był taki jeden z ostatnich artykułów w tych naszych sprawach, bardzo ważny, bo pokazujący rzeczywiście, demaskujący jakby pewien system, który na kopalni funkcjonował, prawda? To, co się jakby do dzisiaj nie udało z górnictwa, moim zdaniem, do końca wyplenić, prawda? To podejmowanie ryzyka ludzkiego życia dla korzyści, no, stricte materialnych, dla realizacji jakichś planów, jakichś elementów, że tak powiem, wydobycia, prawda? I tak dalej, gdzie w sposób, no bym powiedział, no, świadomy, ja nazwałem ten artykuł wtedy w tych naszych sprawach czyn zbrodniczy. Ja oczywiście zrobiłem to z pełną premedytacją, tak, ale właśnie wydawało mi się, byłem przekonany i do dzisiaj to przekonanie mam, tak, że szastało się ludzkim życiem po to, żeby tam te dwa werfle więcej wydobyć. To było dla mnie nie do przyjęcia i między innymi
tej prasie, że tak powiem, podziemnej i w tym naszej postawie, w tej prasie, że tak powiem, te elementy żeśmy wydobywali. Niestety widzę, że do dzisiejszego dnia tego elementu z górnictwa nie dało się wykorzenić. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo to ryzyko związane w ogóle ze zjazdem na dół i z pracą na dole było, jest i zawsze będzie.